Cześć, witajcie detailingowy dziadzia na Kosmetyka Out. Wygrałem takiego oto zawodnika. Fireball, pirouette, pirouette. Nie wiem jak to przeczytać. Po angielsku chyba pirouette. Tak mi się wydaje. I teraz tak, dostałem go za konkurs chyba coś z hydrofobowością tam było, kurczę. A, kropelki. Zresztą film ci się pokaże, jak wyświetli jako propozycja. Który film tam rzuciłem i mnie wylosowali akurat. Oczywiście pozdrawiam wszystkich użytkowników forum Kosmetyka Out. Produktu jeszcze nie otwierałem. Nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę. Jest to sealant, który ma być stosowany na lakier jałowy i na lakier z powłoku. Produkt ma zdecydowanie przedłużać żywotność powłoki i widać, że ma krzemionkę. Zobacz. Chociaż... Ale śmierdzi, ojejku. Myślałem, że to stwardniało, a to nie. To jakiś taki jakby wosk, jakiś nie wiem co. Wymieszam, śmierdzi niesamowicie. Tragedia. Okropnie. Słuchaj, chamski płyn do opon. Produkt dressing, taki chamski. Nafta, nieformalina. Jak to nazwać? Ten produkt, kurczę. Ojejejejejej, parafina. Okropnie śmierdzi. Tragedia. Nie, tutaj butelka ładna. Wszystko ok, ale zapach tego produktu to jest tragedia, naprawdę. Zobaczymy. Ok, mgiełka ładna. Od czego zaczniemy, słuchaj? Teraz tak. Na samochodzie tak naprawdę lakier nie jest przygotowany. To, tak jak widzisz, całkiem nieźle wygląda, bo jest czysty. Użyłem szamponu, który miał być w miarę neutralny, ale widzę, że tutaj leżało jakiś kudek, zbiera wszystko. Miał to być produkt od widza oczywiście i poczytałem o tym szamponie, miał być neutralny tego i owego, ogólnie bezpieczny, zbiera wszystkich gówniarzy. Dla mnie to jest produkt dla powłok, on się pojawi. Tu siedzi powłoka, tu będę chciał sprawdzić na czarnym. Będę chciał uzupełnić powłokę grafenową, która siedzi już długo, drugi sezon i ma się bardzo dobrze. Tu tak naprawdę nie ma nic. Hydro widziałeś. Tam płynie, tafluje. Oczywiście lakier nie jest dogłębnie doczyszczony. Nie jest totalnym gruzem, tak jak widzisz. Ale nie jest dogłębnie doczyszczony. I teraz tak, produkt kładziemy na suchą powierzchnię z opisu, z tego co wyczytałem na butelce. I ma się utrzymywać od 4 do 12 dni. Jak będzie na mańku? Nie wiem. Idę po gumiaki. No dobrze. Okej. Biorę taborecik i zacznę, słuchaj, od dachu. Lakier u góry może być odrobinkę nagrzany. Tak, średnio nagrzany. Jest ciepły, z tego względu, że jest dzisiaj zachmurzone, przez chwilę wyszło słoneczko, a czarne łapie szybko, więc sprawdzimy go też na ciepłym lakierze. Zobaczymy, co on potrafi. Przez przypadek oczywiście mam taśmę. Nie wiem, jak się to stało. Jak do tego doszło, nie wie nikt, tak? Bodajże chyba Martyniuk tak śpiewa. Król disco polo. Okej. Okay. Mikrofibra. Tu zacznę, słuchaj, od mikrofibry z gęstym, ale krótkim włosem. Mikrofibry wyczesane, wydmuchane tak, jak ja lubię. I co robię? Raz, dwa. To jest wszystko moim zdaniem. Z tego względu, że produkt, zauważyłem, w butelce jest tłusty. Zobacz, widzisz? Tłuścioch. Odwracam. I chcę dotrzeć i się ciągnie, ale znika. Na rozgrzanym czarnym lakierze na Unii słabo. Tak, zostawia masy. No widzisz, może dlatego, że jest ciepły. Zobaczymy. Tak, tu zostały mi takie smuszki. No niestety, przejdę na drugą stronę. Możliwe, że za dużo produktu. Delikatna mgła, rozprowadzenie i dotarcie. Nie, zostawia. Zostawia smuszki i będzie, czuję, przyciemniał. Czyli maskował, bo tu u góry też, wiadomo, water spoty są i nie jest idealnie. Chociaż pomimo, że... Nie, no jest brzytwa, ale gdzieniegdzie są osady po wodzie. Zobaczmy, co on mi tutaj pokaże. Tak, znacznie. To przyciemnienie będziemy weryfikować na Audi, na idealnym, tak. Z tego, co widzę, produkt nie będzie idiotoodporny.
nie będzie to produkt iodoodporny i moim zdaniem na białym lakierze będzie się to miało słabiuteńko. Zdejmę GoPro i pokażę Ci, jak przymuliło. Znacznie, słuchaj, przyciemniło. Ewidentnie jest nierówne pokrycie, moim zdaniem. Zostały takie mazy, niefajne. Nie, w ogóle nic miłego. Bardziej mi się podoba, powierzchnia tu jest bardziej błyszcząca niż tu. Zdecydowanie, naprawdę. Zdecydowanie bardziej mi się podoba tu. Produkt jest mega tłusty, ale jeszcze go dotrę. Odwrócę, postaram się nim jeszcze chwilę popracować. Czy coś się zmieni? Teraz tak, sprawdźmy poślizg. Zdecydowanie tak, śliskość jest fenomenalna i mamy poślizg. Tu, gdzie go dałem więcej, jest zdecydowanie ciemniej i z lepszym połyskiem. Tu, gdzie go dałem mniej, zdecydowanie mniejsze przyciemnienie jakby, maskowanie. No tak, no. Tu jest tempo, tu jest poślizg. I to czuć naprawdę. I to zostawię, zobaczymy, jak to się będzie utrzymywać na tej powłoce. Powłoka tutaj to jest kładziona na mokro. Ona sama w sobie niestety jest tempa właśnie. Więc ten produkt ją ładnie uzupełnił, jeżeli chodzi o śliskość. Aż mam ochotę sprawdzić hydrofobowość. Wiesz co, sprawdzimy. Pomimo tego, że nie powinno się tak robić, wezmę wodę i sprawdzę, bo mnie to strasznie, kurczę, irytuje. To maskowanie, które słabo wygląda na tym lakierze Uni z tego względu, że zamuliło go. Zdecydowanie stracił taki, jakby można powiedzieć, połysk. Troszeczkę bym tu uderzał w stronę eliksira, który właśnie na ładnych lakierach gasi go. Przy szczurach odzyskuje, robi petardę. No i tutaj jest podobnie chyba będzie z tym produktem. Nie jest to produkt idiotoodporny, na pewno. Na Uni, tak jak mówię, zostały nierówne mazy, więc może być delikatny problem. Słuchaj, jak usłyszę, że mi się wyłączyła kamerka, więc będzie chwilę przerwy, jak usłyszę, bo wiesz co, nie wiem, ile tam miałem tego filmu. Uwaga, ile tej pamięci zostało. No tak, krople. No zjazd jest, no tutaj nie ma tematu, zobacz. No tak, no. Jest ładniej, zdecydowanie niż... niż tu, gdzie jest ta powłoka. Chociaż podobnie. No ładne się krople robią, zobacz. Tutaj widać koślawe, tutaj widać okrągłe jędrne. A teraz sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Sprawdzę. Specjalnie dla Ciebie, żeby go nie kłaść na mokro. A my położymy na mokro. Czyli robimy co? Robimy fuch i zobaczymy, jak się lubi z wodą. Zobacz, widzisz ten ślad? Widać, co? Gdzie leży, a gdzie go nie ma. Jako zabezpieczenie może być całkiem niezłym skurczybykiem na jałowym lakierze. No, może fajnie działać. Na mokro lubi? Lubi na mokro. Nie widzę przeciwwskazań. Powiem Ci, że nawet lepiej mi się go teraz zaaplikowało na mokro, zdecydowanie, niż na sucho. Kurde! Obłędnie na mokro. Nie wiem, jak wtedy z trwałością, ale... ale fajniej. Naprawdę, fajniej. O ja! I ten poślizg... No nie, przeskakujemy dalej. Ha, może być całkiem niezły osuszacz. Poczekaj, no to teraz zrobimy taki myk. Zobaczymy, co się wydarzy na mokro tu. Tasiemka. Okej. Zraszamy. Powiedzmy, mamy mokry lakier. Aleś ten atomizer jest beznadziejny. Mokry lakier mamy. Biorę produkt i robię co? Mgłę. O właśnie. Mikrofibra. Lubi wodę. Zjeżdża z wodą pięknie. Naprawdę lubi wodę. Uwielbia wodę. I to widać.
lepiej się nim pracuje z wodą niż bez. Zobacz, i znika od razu. Nie, a miało być, żeby bez wody, no. A tu popatrz, taka niespodzianka. Z wodą się lepiej zachowuje niż bez. Super. Dobra. Mikrofibra się już uzupełniła. No i teraz nawet jest piękne odparowywanie. Ha, bomba. No i jaki miły akcent, proszę. Osobiście na chwilę obecną, jakbym miał atakować czarne uni, atakowałbym na mokro. Z tego względu, że nie zostawia żadnych śladów. Zobaczmy teraz. No i to maskowanie występuje jak najbardziej też w tej opcji. Też takie nierówne trochę pokrycie. Minimalnie. No produkt nie wybacza błędów. I jak ja osobiście miałbym go aplikować tylko i wyłącznie na mokro. Dlaczego? Z tego względu, że tego towaru dajemy za dużo. Tego produktu daje się po prostu krople. Minimalnie. Jeden niepełny psik na mikrofibrę, to już widzę. Tak, zdecydowanie. Zobacz. Okej, okay. No słuchaj, no co mogę wstępnie powiedzieć? Produkt do uzupełniania powłok jak najbardziej. Śliskość produktu bardzo fajna. Maskowanie level mistrz. Tak naprawdę na jałowym lakierze, moim zdaniem, na takim fantastycznie wyprowadzonym, przemuli go. Ja osobiście, mnie się bardziej podoba tu połysk niż tu. Tu jest taki przygaszony, tak troszeczkę. No nie mój klimat, nie mój klimat, nie mój klimat. Zobaczymy teraz jeszcze na piano. Poczekaj, czy lubi. Powinien lubić, a powinien lubić. Tu też powinien zrobić robotę, bo też jest dojechany. Odwróciłem mikrofibrę i delikatna mgła z daleka, z daleka. Jak masz możliwość, przelej sobie w jakiś atomizerek, żeby było mega oszczędnie. Tego towaru, z tego atomizera dajemy za dużo, zdecydowanie. To jestem więcej niż pewien. Dobra, ta się już uzupełniła. Biorę następną. Tym razem to jest bodajże Zerda. Tak, Zerda. Tą, którą docieram pasty, też fantastyczna mikrofibra. O, i na sucho teraz. Tak. Oczywiście jest to samo. Maskowanie, piano, kurde, obłędne. No, super. I na piano wyszło fajnie, z tego względu, że jest bardzo porysowane. To widzę. I tutaj było takie wyblaknięte. Na piano dało mega takiego, kurczę, przyciemnienia i połysku. I tak widzę ten produkt. Na lakierze, który nie masz czasu przygotować, tu zresztą widać rysy. Ojej, kurczę, jakby ci to pokazać. Ale skurczybyk zamaskował. GoPro tego nie wyhaczy. Nie ma szans. Ja to widzę. Maskowanie jest potężne po prostu. Naprawdę. Mega maskowanie. Z produktem na pewno nie idziemy w szkło. To w ogóle bez dwóch zdań. Produkt zostawia ciemne, kurcze. Ojej. Wiesz co, mam mieszane uczucia co do połysku. Tu mi przygasił. Tu jest tak bardziej szkliście z tego względu, że jest tak jaśniej. Tu mi ewidentnie połysk. Tu mi się bardziej podoba. Tutaj na tym, jak jest wyblaknięty ten piano, tutaj rzeczywiście porysowany, no to tu dostał po fajnego połysku. Nie jest to król połysku. Nie jest to mistrz, nie ma tutaj fajerwerków. Produkt jest upierdliwy, to nie będę ukrywał. Teraz tak, Zerda, suchuteńka, pstryk i robimy jeszcze jeden myk, który na plastikach czuję, że będzie robił bombę. To będzie taki produkt, kurczę, właśnie do uzupełniania wszystkiego i moim zdaniem bardziej na i delikatnie. Dobra, już. Wydajność będzie kosmiczna tego produktu. Nie wiem, kto wpadł, żeby dać taki atomizer. O, kurczę, trochę nie trafiłem chyba. O, dobra. Nie robisz pełnego wrzutu na mikrofibrę, bo nie dotrzesz tego produktu. Znaczy, dotrzesz go, ale będzie nierówno moim zdaniem. To też wiadomo, zależy od lakieru. Na białym pewnie nie będzie nic widać. I okej. No tak, zobacz. Uzupełnił. Nie wiem, czy ty to widzisz. Plastik zdecydowanie, słuchaj, ciemniejszy. No i śliskość dochodzi. Także produkt będzie siedział na wszystkim. Na szybie pewnie też. Tutaj siedzi jakaś powłoka, nie pamiętam, coś kładłem. Zobacz, tyle produktu. Rozprowadzamy.
O, pstryk. Na czarnym Unii będziesz miał problem. I na rozgrzanym oczywiście. Teraz tak. Na szybie bomba. Rewelacja. Bez problemu. Na piano bomba. Bez problemu. Tutaj już nie będę ruszał. Poślizg bardzo fajny. Połysk. Jak na przeciwnienie jest spoko. Ale nie moja bajka. Tak jak mówię. Nie moja bajka. Kolejne piano. Kurde. I też tutaj widzę, mamy tak. Jakiś zaciek po chemii, którą myłem. Zobaczmy. Rozprowadzam, odwracam, starych waterspotów nie rusza, ale za to na piano siedzi obłędnie, zobacz, no maskuje, lubi brudne, zaniedbane lakiery, lubi piano, lubi plastiki, lustereczko powiedz przecie, delikatna mgła, po prostu mgła, tego produktu naprawdę dajemy mało, widzę, cyk, fajnie tak z rąsisu nagrywać, też widzisz na surowo, jak się bawię chemią, jak sobie ją wyczuwam, co mogę, czego nie mogę. Odwracamy mikrofibrę. No tak. Teraz tak, starych waterspotów ci nie zamuli, to nie ma mowy. Na przednią szybę nie będę kładł. Plastik mamy, felga. Właśnie. Ok. I teraz tak. Zobaczymy, co zrobi na tej feldze. Dobra. Niewiele, bo ona i tak sama w sobie się błyszczy pewnie. Zobaczymy, na ile ją poprawi. Czy zobaczę jakąś różnicę przed i po. Zobaczę, już widzę, że jest trochę lepiej. To jest powłoka grafenowa. Dobra. No i co? Sprawdzę tu, a sprawdzę tu. Stanę sobie z daleka. Wow, bomba, widać, tak. Felga też wiadomo, drugi sezon, pół roku temu wjechała na auto i do tej pory była tylko myta. Więc no ładnie, zdecydowanie tutaj fajnie usiadło, fajnie, naprawdę fajnie. No lubi ten produkt czarny lakier. Na Unii, tak jak mówię, no jest fajnie, ale to... Kurczę, taki eliksirek bym powiedział, no znaczne przyciemnienie i nie ma tak idealnego, o tu jakaś smuga została, no nie wybacza ten produkt za dużo, nie wybacza, tu trzeba się przyłożyć, naprawdę niewielka ilość, tutaj zostawiam, będę badał, plastik zostawiam tu, będę badał trwałość, zobaczę, słuchaj, ile czasu mi zostało. 15 minut i 18% baterii. No dobrze, słuchaj, to jeszcze zrobię na tych drzwiach jedno podejście i polecę całe auto i będę badał rzeczywiście, jak długo siedzi na lakierze. Mgła na fibrę, rozprowadzenie. Na białym to wiadomo, nie będzie widać co i jak. Nie będzie widać smug, ale śmierdzi. Ojejku. Straszny, zapach ma okropny, naprawdę. No, wygląd butelki boski, myślałem, że będzie coś miłego, no niestety nie. Delikatnie wjeżdżam na drzwi. Okej. Odwrócę sobie. Co mi się podoba? Producent deklaruje, żeby nie pchać się na mokro, a moim zdaniem na mokro się lepiej pracowało niż na sucho, naprawdę. O, i teraz czuję, że mam całe dni zaaplikowane. No nieźle, ale to nie jest tak, że wiesz, żeby... wiesz co, mam wrażenie, że tak, tu na masce jest jaśniej, tak stonowało troszeczkę. Nie jest to produkt do białych lakierów, na pewno. Dobra, to jeszcze maska, żeby nie było dotąd, tak. A, grubo, o, na białym to nie będzie widać. I dotąd spróbuję i zostawię. Zobaczymy przednią lampę. Ok, odwracam i delikatnie poleruję. I zobaczymy tutaj, jak to się będzie miało. Tu fajnie, na lampie super. Ale ona jest dojechana. Rewelacja.
ta jest bardzo dojechana, właśnie. Zobacz, o, ta jest dojebana. Dojechana, przepraszam, okrutnie. Powiedziałem to, wybacz. Miało być dojechana. No a wyszło jak wyszło. Tak, bomba. No, buh. Lampy super, rewelacja. No i tak, i teraz zobiło się tak samo jak tu, tak mokro, tak, takie nawilżenie troszeczkę, no dokładnie, to robi właśnie przyciemnienie, tak troszeczkę takiej głębi dostaje takiego mokrego lakieru. Jak ktoś lubi takie mokre uderzenie, które idzie w mokre uderzenie, będzie spoko, będzie super, będzie super. Stanę sobie jeszcze tutaj, popatrzę z tej strony. Tak, zdecydowanie. Mhm. Nie, no daje połysk, żeby nie było. To jest więcej niż pewne. I teraz widzę tak, tak mokro. Całkiem ładnie. Całkiem ładnie. Nawet nie, powiem Ci, że nawet mi się podoba to uderzenie na tym białym. Całkiem fajnie. Na masce to inaczej wygląda, są załamania. Tutaj na tych drzwiach tak, kurczę, no bez emocji, bez emocji. Najbardziej to mi się podobało na felgach. Tutaj to rozwaliło mi system. Tu jest poezja. Załamania, odbicia, pięknie i pianoblek. Po prostu poezja, a i plastiki. Na Uni też przyciemnia srogo, maskuje, ale niestety może być problem z dotarciem. Nie, no tak jakby wygląda, że wszystko odparowało. Może nie będzie tak źle, może przez to, że był nagrzany lakier. No dobra, słuchaj, myślę, że nie ma sensu, żebym dalej przynudzał. Wezmę, zaaplikuję sobie na całe auto. A, jeszcze jedna rzecz. Fajniej mi się pracowało na mokro niż na sucho. Naprawdę, zdecydowanie do osuszania niewielka ilość i on idealnie się tak maślano rozprowadza i jest cacula. Tak jak widziałeś, uderzenie takie samo jak tutaj, gdzie kładłem go na sucho i tutaj odparowywanie i aplikacja była banalna. Tutaj na sucho niestety miałem problem, więc uwielbia wodę. Nie bój się wody z tym produktem. Dobra, jadę całe auto i później wskakuję i pokazuję Ci, jak wygląda połysk. A nie wiem, kiedy pojawi się film, nie mam pojęcia, będę chciał go wrzucić jak najszybciej. I kolejny film z tym produktem to będzie jak, powiedzmy, pi razy oko sobie tak sprawdzę użytkowanie tego produktu, czyli będzie drugie podejście z mycia, z łapania się, powiedzmy, brudu letniego oczywiście. No dobra, z mojej strony to wszystko, dzięki za produkt, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Okej, jestem po aplikacji całego auta. Cóż mogę powiedzieć? Jak wysmalcowałem całe, rzeczywiście wygląda to dobrze. Dlaczego? Z tego względu, tak jak na przykład tutaj, z tyłu, gdzie nie było w ogóle zabezpieczenia i lakier jest dojechany, tak jak mówiłem. Pięknie wyciągnęło. Pojawił się fajny, miękki, głęboki taki połysk, naprawdę przyjemny. Nie jest to szkło. Może jakby wyszło słońce, byłoby bardziej ostro, ale moim zdaniem do szkła tutaj brakuje bardzo dużo. Jeżeli chodzi o aplikację, fajnie mi się aplikowało, jak sobie z całego atomizera pociągnąłem i rozprowadziłem góra-dół, a później dotarłem. To było idealnie. Kolejna rzecz, plastiki, szyby. Rewelacyjnie się aplikował. Tak naprawdę, teraz jak tak sobie stoję, patrzę na niego, ładny połysk, ładny, fajny. Przy ciemnych lakierach rzeczywiście, które potrzebują dopieszczenia, wyciągnie pięknie. Przy moim zdaniem, przy lakierach, które będą igłą i będziesz chciał czymś jeszcze podbić, to nie tym produktem. To nie jest produkt do tego. Teraz patrzę na felgi z tej strony i patrzę na tą felgę tutaj. Tutaj też rewelacyjnie jest. No naprawdę, tu usiadło bardzo ładnie. Niewielka jest różnica, jeżeli chodzi o przód, tył, ale tu widać, że coś usiadło, że dodało takiej właśnie głębi, takiego nasycenia, więc fajnie, dobra. Kolejna rzecz. Zapach. Zaczął mnie męczyć, kurczę, już tam przy tyle. Obrzydliwy, straszny. Tak naprawdę do tej pory go czuję. Tragedia. Naprawdę. Zapach jest beznadziejny. Już kiedyś miałem produkt podobny o tym zapachu. No nie da się pracować. Nie. W pomieszczeniu to będzie miazga. Dobrze, że aplikowałem, miałem przyjemność aplikowania albo nieprzyjemność, jeżeli chodzi o zapach oczywiście, na świeżym powietrzu. Teraz patrzę też na maskę. Też fajnie podbiło.
też fajnie, naprawdę. Fajny, mokry połysk, super na lampach. Uwielbia w ogóle, słuchaj, chromy, plastiki, naprawdę uwielbia ten produkt. Uwielbia, piano uwielbia. Najgorzej może wyglądać na czarnym uni, z tego względu, że jak go położysz na sucho, może ci zostawić ciemne mazy. Ale na uni, od razu mówię, na mokro. I masz to samo uderzenie, z tym, że lepsze odporowanie i równiejsze rozprowadzenie produktu. Nie bój, produkt się nie boi wody, naprawdę. Nie wiem, dlaczego producent nie zaleca go aplikacji z wodą, może się nie przyjmie. Zobaczymy, zobaczymy tutaj na dachu. No dobra, teraz to już na pewno nie będę ci przymulał, słuchaj. Nie wiem, ile produkt kosztuje, a znając Fireballa, to nie jest tanio, więc czy są lepsze produkty na rynku? Są, no oczywiście, że tak, są lepsze, są przyjemniejsze. Ten mi się podoba z tego względu, że on dodaje takiej głębi, takiego nasycenia. Nie jest to szkło, jest to takie jakby odżywił lakier. O, taka, czuję, że ten lakier jakby się odżywił właśnie, co jest fajne, co jest fajne. Co jest fajne, także no dobra, słuchaj, następny film, teraz już na pewno z tym produktem, słuchaj, będzie jak trochę żona pojeździ, czy pewnie za miesiąc, bo tak średnio to auto myje, czekam, aż żeby się przytroliło, później wskakuję właśnie z produktami, żeby cokolwiek ogarnąć, żeby mieć jakieś odejście. Tu o tym produkcie już pewnie widziałeś, Ola Hedze był na pewno. No dobra, dobra, teraz już na pewno się żegnam. Jeszcze raz pozdrawiam użytkowników forum Kosmetyka Out. Dziękuję jeszcze raz za produkt. Myślę, że produkt się będzie jeszcze u mnie przewijał. Tak jak wiadomo, jest to pierwszy wrzut, a że go dostałem, to chciałem go jak najszybciej pokazać na kanale. Żeby nie było jak wygrana, to wygrana, więc postarałem się coś ogarnąć. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tarma. Rym składam, PDG wandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, już to jest grane. To pewne jak amen w pacierzu. Wyższe nie pozuj, wyższe wyluzuj. Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno trudni, tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walek w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kluźni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Dziadzia, hold up.